No kochani, mamy godzinę 17:32. Czekamy na kolację. Mamy niedzielę, 24 października 2021 rok. No, kotki już tutaj się sposobią do kolacji. Już tam pod stołówkę powoli w tamtym kierunku zmierzają. Cienki Bolek też tutaj. Widzę, o. Już leci, już wiedzą. A tam któraś z tych, nie wiem, chyba mamuśka tam leży. No a ja chciałem, kochani, powiedzieć, co dzisiaj zrobiłem. A miałem zaplanowane sporo, ale zrobiłem więcej niż połowę z tego. Przyniosłem słomę i wymieniłem w wszystkich domkach. Zobaczcie, domki odwróciłem wszystkimi otworami tutaj. A także jest świeża słoma. O, może nie świeża, zeszłoroczna. Zobaczcie, zadaszone jest, także chroni to przed deszczem. Tak samo w tamtych domkach. O, co tam są. I tutaj pod półkami, pod spodem. Wymieniłem, tylko w tej budzie jeszcze pieska tam nie wymieniłem. Także jest świeżutka słoma, na pewno to się będzie kotkom podobało, bo już majeczka już skorzystała z tego, już weszła do domku numer 8. Zobaczcie. O, widzicie? Jak słodko. Maja, kicia! Halo! O, się zwinęła. I śpi sobie. Proszę. No następny etap to opróżnienie bocianówki, założenie instalacji do mat grzejnych i wniesienie tych budek do środka. Ale póki co to jeszcze tutaj są na dworze. No Garfieldy, czyli Cypisek i Piotruś Pan, cały czas urzędują tu przy tych murkach oporowych, co to wojsko ćwiczyło, skakało, bo w tych pnączach na tym murze, tam gdzieś w górze coś jest, jakieś żyjątko, bo one tam cały czas dzisiaj tam patrzyły, jeden i drugi. Teraz tutaj coś znalazł, bo się zajął tutaj. O, gdzieś mu pod kocą chyba, pod ten chodniczek wlazło coś, jakieś żyjątko i tam cały czas magluje, magluje. Zajęty jest. O. Ach, te kocury. O, już ogon chodzi. A kocury mają zajęcie. A gdzie jest ten drugi? To jest chyba Cypisek. A gdzie jest Piotruś Pan? To zawsze się kręciły wokół. Nie widzę. Tutaj nie widzę. A. Ciotka, kicia! Chodź, ciotka płaczka. A, płacze już. Chodź, kiciula. Gdzie byłaś? Co? Chodź. No. Także zrobiłem co nieco. A tamten siedzi cały czas. Siedzi i siedzi. Trochę słomy mi brakło, bo brakło mi słomy, żeby tutaj włożyć do tych domków, ale tam jakiś chyba kusy, nie, to nie kusy poszedł, a nie kusy, ale czarny, nasz czy nie nasz, no nie wiem, także tu jeszcze muszę słomę wymienić, tu jest co prawda nawet nie stara.
Także tu włożę słomę. Tutaj powkładałem słomę. O. I tutaj chyba jeszcze będę chciał na te półeczki powkładać słomę. Tak, żeby była słoma wszędzie, bo za słomą mam, kochani, mniej roboty. Bo szmatki jak są, to kot tam jakiś upaprany czy coś zaraz upaprze. Pranie, suszenie, a słomę to biorę, wyrzucam, palę na ognisku i mam spokój w następnym. Mam mniej roboty, kochani. Mniej roboty. Tam pojedynczo mogę gdzieś tam w niektórych miejscach poukładać w bocianówce szmatki. Ale tak w tych domkach wszystkich to się sprawdza słoma. Mniej roboty. Praktyczniejsza jest. I koty nawet lepiej lubią. A tutaj który? Murzynek? Kiciulek, ty śpisz tutaj? Juniek? Czy pieszczaszek? Który ty jesteś? Co? A, proszę, na liściach. Nie, te liście chyba może fermentują. I chyba tam ciepło. Jak to w chemii nazywają? Tego reakcja egzotermiczna, tak? Z wydzielaniem ciepła. A z pochłanianiem ciepła reakcja endotermiczna, zdaje się. A tu kto to jest? A, cienki borek się tu załatwia w liściach. Tylko nie wiem, gdzie mi się podział żbiczek, ale zdaje się, że w bocianówce był. No tu już widzę, idę na kolację. O, ja muszę też iść, kochani, na kolację. Także tak to wygląda. Niedziela. Należałoby święcić, odpoczywać. Ale ładna pogoda, wykorzystałem. O, o, o. O, idzie w las, las. Świeża słoma. Dzisiaj. Który to w las? Szramek? Szramek, to ty? Szramek. O. Szrameczek, kiciek. No. Widzicie? O. Już sprawdzamy. O, następny domek. Sprawdzę. Czy nie sprawdzę? No. I tu jest słomka. A tu jest szklany dom. Jak to u Żeromskiego. Oj. O, widzicie, tam jest szkło. To ten barek był, jaki taki. Szafka. Zrobiłem z niego. O, las sobie tam. Do tego rękawa to pani Ania kiedyś kupiła. A tutaj powinien być szpiczek. Nie widzę szpiczka. Żbiczek, kiciulek. Nie ma. A był, bo go nawet wnosiłem tutaj. Też może gdzieś w las do któregoś domku. No nie ma. Jest, ale nie wiem gdzie. O, tu muszę jeszcze słomę wymienić. W tym domku. Tutaj powymieniałem. Tak. Nie wiem, gdzie szpiczek się podział. Gdzieś poszedł. To tak to, kochani. Dzisiejszy dzień. A! Szpiczek tam poszedł, zapomniałem. O, już czekają. Na kolację, kochani. Już czekają. A. Jest rudzielec jeden. A gdzie drugi rudzielec? Julcia przyszła. Julcia! Kiciulka! Niunia w pokoju jest. Będę musiał ją wypuścić. Cały dzień była w pokoju. A na noc pójdzie na dwór i do bocianówki spać.
Ja też się potrzebuję wyspać.